1991 roku. To prawie 21 lat temu. When I was 39 years old. Kiedy miałem 39 lat. And I became an Adventist. Zostałem adwentystą. At that time, I was a practicing physician in America. W tamtym czasie byłem praktykującym w Stanach Zjednoczonych lekarzem. I was making lots of money. I zarabiałem naprawdę dużo pieniędzy. I was driving Mercedes. Podróżowałem Mercedesem. I was so happy. I byłem tak szczęśliwy. That was the happiest time in my life. To był najszczęśliwszy czas w moim życiu. I was happy, but I was empty. Byłem szczęśliwy, ale wewnątrz odczuwałem jakąś pustkę. And I felt this is the best time of my year. I wydawało mi się, że to był ten najlepszy, najszczęśliwszy okres mojego and życia. And I look around me, many people living in very difficult time. I kiedy obserwowałem innych ludzi, którzy mieli sporo różnych trudności. And I felt wonderful by driving Mercedes. A ja czułem się cudownie, jadąc sobie swoim Mercedesem. Having boat. Posiadając też łódź. Having a mountain house. I dom w górach. And very wealthy life. To było takie bardzo zamożne życie. My children were doing good at school. Moje dzieci bardzo dobrze radziły sobie w szkole. And my wife is beautiful. Moja żona jest piękna. And I thought, what a lucky man I am. I pomyślałem sobie, ale ja to mam szczęście. Wow, how can I be so happy like this? Jak ja nie mógłbym być szczęśliwy, prowadząc taki styl życia? Why am I so lucky? Dlaczego jestem taki szczęśliwy? Why other people are so poor? A dlaczego inni ludzie są tacy biedni? I almost felt it is so unfair. I pomyślałem sobie, że to było nie fair w stosunku do innych. So I thought I was happy. I tak więc wydawało mi się, że byłem szczęśliwy. But my heart was so empty. Ale w moim sercu odczuwałem pustkę. I didn't know why. I nie wiedziałem dlaczego. One day, któregoś dnia, a young man came into my office. Pewien młody mężczyzna przyszedł do mojego gabinetu. He is about 25 years old. Miał jakieś 25 lat. He is he's working in a gas station to fix the car. Pracował na stacji benzynowej, był mechanikiem samochodowym. Yeah. And he came to me with a severe migraine headache. I przyszedł do mnie, uskarżając się na problemy z bólami głowy. To była taka bardzo silna migrena. And he's been sick with migraine headache for the past 15 years. Od 15 lat cierpiał z tego powodu, z powodu tych migrenowych bólów głowy. Yeah, since he was only 10 years old, he began to have migraine headache. Te bóle migrenowe pojawiły się już w wieku 10 lat. And so he saw many, many different physicians. I on odwiedzał oczywiście różnych lekarzy. He saw even he went to psychiatrist. Udał się nawet do psychiatry. And doctors couldn't find no reason why he should have this migraine headache. I lekarze nie mogli znaleźć żadnej przyczyny ani też pomóc mu. I know some of you have this migraine headaches. Domyślam się, że niektórzy z was też mogą mieć takie migrenowe bóle głowy. And I had some headache myself then. Ja sam odczuwałem bóle głowy. Because I had a bad sinus headache. Dlatego, że bardzo często zapadałem na zapalenie zatok. My head was always heavy. Miałem taką ciężką głowę. Tired. Byłem zawsze zmęczony. Yeah, if I bend down like this, kiedy się pochyliłem, to odczuwałem ból głowy. Then I felt like my eyeballs popping out. Wydawało mi się, jakby miały za chwilę wypaść mi oczy. Terrible feeling. To było straszne uczucie. I didn't know how I am going to feel tomorrow. Nie wiedziałem, co będzie jutro, jak jutrzejszego dnia będę się czuł. If my headache is bad, then that day tomorrow will be bad day. Jeśli moja głowa znów będzie mi dokuczać, to ten następny dzień będzie fatalny. I was in medical school, studiowałem na medycynie. When I was dating with a girl, i tam spotykałem się z pewną dziewczyną. I was hoping that I don't have headache tomorrow. To miałem wtedy nadzieję, że jutro nie będę odczuwał tych bólów głowy.
If I have a headache, I won't be happy and funny. Bo gdybym miał ten ból głowy, to wtedy nie byłbym szczęśliwy i mogłoby wyniknąć coś złego z tej sytuacji. The headache was always the problem. Ale ten ból głowy zawsze był dla mnie problemem. And this man had a terrible headache. I ten mężczyzna, ten młody człowiek miał straszne problemy ze swoimi bólami. This man used to have a headache only once a month. On miał kiedyś te bóle, odczuwał je raz w miesiącu. But now it's a 2 to 3 times a week. Ale teraz odczuwał je 2-3 razy w tygodniu. Getting worse as he gets older. I cała ta sytuacja z wiekiem pogarszała się. And I listened to him. Wysłuchałem go uważnie. And I examined him. Zbadałem go. And I found out he has some food allergies. I odkryłem, że on miał alergię na pewne produkty spożywcze. So you develop allergy when your immune system becomes weaker. A alergia pojawia się wtedy, kiedy system odpornościowy słabnie. During this week I will talk about the immune system and cancers and all different diseases. Podczas tych wykładów będziemy mówili o systemie odpornościowym, o chorobach nowotworowych i różnych innych schorzeniach. So immune system become weaker, then you become so sensitive to the environment. Tak więc, gdy wasz system odpornościowy jest słabszy, to wtedy jesteście bardzo wrażliwi na środowisko. Even to certain kind of food. Nawet na pewnego rodzaju produkty spożywcze. And this man was drinking beer. I ten człowiek pił piwo. Eating pizza. Spożywał pizzę. Okay, and ice cream. I bardzo lubił jeść lody. Those three foods he was living on almost every day. Tak więc on spożywał prawie tylko te trzy produkty. And każdego I can see he has a problem with those food. I nic dziwnego, że miał tego typu problemy, ponieważ and spożywał taką żywność. I was so confident that I was right. I byłem całkowicie przekonany, że miałem rację. So I told him, tak więc powiedziałem mu, okay, your problem will be solved. Dobrze, pana problem zostanie rozwiązany. It's no problem. Nie widzę tutaj żadnego kłopotu. So happy to hear me. I on był tak szczęśliwy z tego Is powodu. It really? Naprawdę? Can you help me? Czy naprawdę może mi pan said, pomóc? Sure, no problem. Z pewnością, żaden problem. So, then he says, I'll give you anything if you can get rid of my Wtedy powiedział, wszystko panu oddam, jeśli pan pozwoli mi, jeśli pan pomoże mi uwolnić się od tych bólów głowy. So I was half jokingly I asked him how much you're gonna pay me. Tak więc zacząłem żartować i zapytałem go, to ile pan mi zapłaci za to? He was so excited. On był taki podekscytowany. To hear me saying that I can solve his problem. Gdy usłyszał, że ja jestem w stanie rozwiązać jego problem. And he says, you know what? I have $3,800 in the bank. I saved to buy motorcycle. Więc powiedział mi, mam $3,800 w banku, zbierałem je po to, żeby kupić sobie motor. I'll give you all $3,800. Oddam panu wszystkie te pieniądze. I said, good. Powiedziałem, dobrze. So I began to talk to him. Tak więc zacząłem mu wszystko wyjaśniać. He said, what can I do? Powiedział, co w takim razie mam zrobić? Co my zrobimy? Then I begin to explain. I zacząłem mu wyjaśniać. The first problem is your beer. Pierwszy problem to musi pan zrezygnować z picia piwa. The beer has a substance called, the chemical substance called the nitrosamine. Dlatego, że w piwie znajduje się taka toksyczna substancja zwana nitrozoaminą. Yeah, that's gonna weaken your immune system. Która osłabia pana system odpornościowy. Then second problem is your pizza. A kolejny problem to pańska pizza. The yeast in the pizza. On bardzo lubił jeść pizzę. And the worst thing is the cheese in the pizza. A najgorsze w tej pizzy to ser żółty. There's some kind of substance called the indole and scatol in the cheese. W serze są takie substancje jak scatol, indole. Very good. Thank you. Yeah. And that can also cause some allergy problem. I one też mogą wywoływać różne problemy alergiczne. Too much milk, like coming from ice cream, is not very good for you. Niedobrze jest, jeśli pan spożywa za dużo nawet mleka, które może znajdować się nawet w If lodach. If you get rid of all those food, jeśli pan wyzbędzie się tego typu produktów, and you begin to eat healthy, i zacznie pan zdrowo się odżywiać, everything will be okay. To będzie wszystko w porządku. He was shocked. I on był zdumiony, był w szoku. You mean no pizza? Ma pan na myśli żadnej pizzy? No ice cream. Żadnych lodów? No beer. Żadnego piwa? He was so sad.
Był taki smutny. And he was asking me, is there any other way to do it? I zaczął mnie pytać, czy może jakiś inny sposób jest na wyleczenie się z tych bólów głowy. You know, at that time I was drinking beer. A w tamtym czasie ja sam piłem piwo. I was eating cheese. Spożywałem sery żółte. I was eating ice cream. Jadłem lody. And I did not want to get rid of that from my life. I wcale nie zamierzałem zrezygnować z tego. But I'm telling my patient to do so. Ale wszystkim moim pacjentom mówiłem, żeby z tego zrezygnowali. And he said he was so disappointed. I on był taki rozczarowany. But he is having migraine headache twice a week. Ale on przecież odczuwał te bóle głowy dwa razy w tygodniu. Once headache starts, i kiedy tylko ten ból rozpoczął he cannot work. He to on has to nie mógł go to nawet bed. Pracować. Yeah, he's dizzy, he's vomiting. Wymiotował, czuł się bardzo źle. He can't do anything. He feels miserable. Nie mógł wykonywać żadnej pracy, czuł się fatalnie. At that time, w tamtym I had czasie asthma problem. Ja sam miałem problemy z astmą. And even though I had the asthma problem, i pomimo tego, że miałem te problemy z astmą, even though I know those kind of food is causing my asthma, pomimo tego, że wiedziałem, jakie pokarmy powodowały tę astmę, I did not want to change my diet. Nie zamierzałem zmienić swojej diety. Isn't that funny? Czy to nie zabawne? Right now, I cannot eat those kind of food now. Teraz nie muszę spożywać tego typu żywności. But at that time, ale w tamtym czasie I can see that those kind of food was controlling me. Zauważyłem, że tego typu pokarmy kontrolowały mnie. So strange to thinking back, you know. To jest takie dziwne, gdy wspominam o tym. Then he says, well, I think I need second opinion. Wtedy on powiedział, no cóż, wydaje mi się, że będę musiał zasięgnąć porady u innego lekarza. I really wanted to help him to be free from the migraine headache. Naprawdę chciałem, żeby on uwolnił się od tych migrenowych bólów głowy. And he was standing up. I on wstał, to leave me. Aby wyjść z mojego gabinetu. I said, stop. A ja powiedziałem wtedy, proszę zaczekać. Sit down again. Proszę usiąść jeszcze na chwilę. I really wanted to help him. Naprawdę chciałem mu pomóc. And I said, you don't have to pay me anything. I powiedziałem, nie musi pan mi niczego za to płacić, nic płacić. But just listen to me. Proszę tylko mnie posłuchać. You don't want to have migraine headache all your life. Nie musi pan wcale zmagać się z tymi migrenowymi bólami głowy i to przez całe życie. So my consultation today will be completely free for you. Tak więc moja porada dzisiaj będzie dla pana całkowicie bezpłatna. I really wanted to help him. Ja naprawdę chciałem mu pomóc. So he sat down. Tak więc on usiadł. See, I gave up my $3,800. Zrezygnowałem z tych swoich $3,800. So he sat down. Tak więc on usiadł. And I sincerely explained to him again. I szczerze zacząłem wyjaśniać mu powoli wszystko od nowa. And he was looking at me. I on wtedy tak patrzył na mnie. He knew how sincere I was. I wiedział, jak bardzo szczerym byłem człowiekiem. He knew I was telling him the truth. I wiedział, że mówiłem mu prawdę. But you know what? He was quiet after I finished. Ale gdy skończyłem, on był bardzo cicho. He was staring at me. Spoglądał na mnie. Then finally he decided not to trust me. I w końcu zdecydował nie zaufać mi. Not to believe me. Nie wierzyć mi. I don't know why. Nie wiem dlaczego. And he stood up. I on wstał. He said, Dr. I powiedział: Lee, thank you for your kindness and sincerity. Doktorze Lee, bardzo dziękuję za pana uprzejmość i szczerość. But I still think I need second opinion. Ale nadal uważam, że potrzebna mi jest konsultacja z innym lekarzem. Wow, I was angry. Byłem zły. And I was so angry inside of me. Byłem tak wściekły wewnątrz. And he stood up. On wstał. I was staring at his face. Patrzyłem na jego twarz. Why this man is not trusting me? Dlaczego ten mężczyzna mi nie ufa? He will be helped. Przecież on mógłby uzyskać pomoc. He will be completely be set free from migraine headache. Mógłby całkowicie uwolnić się od swoich migrenowych bólów głowy. I said, this guy is gonna be sick all his life now. Pomyślałem, przecież ten człowiek będzie chory przez całe swoje życie. And
And I was also very hurt with my own pride as a physician. Jednocześnie urażona była moja duma osobista jako lekarza. I felt so bad that I felt that I'm defeated. Czułem się tak źle, że odbierałem to jako swego rodzaju porażkę. And I was kind of angry toward him because of my pride. I byłem zły na niego z powodu mojej dumy. So I was saying to him in my own mind. I w swoim umyśle mówiłem do niego. Okay, get out of my office, my dobrze, to garbage. Wynoś się z mojego gabinetu, ty śmieciu. You're gonna live your garbage life all your life. Będziesz żył w tym swoim śmietniku przez całe życie. Then suddenly, i nagle I thought I heard a voice. Usłyszałem głos. I don't know whether there was a really voice. Nie mogę tego powiedzieć, czy to był naprawdę głos. Loud voice was really telling me. Ale to było bardzo wyraźnie, to było coś, co wyraźnie mi to mówiło. See, at that time I didn't believe God. W tamtym czasie nie wierzyłem w Boga. The voice says, ten głos powiedział, so are you. Ty też taki jesteś. You're also garbage. Ty też jesteś śmieciem. And that was it. I to tak właśnie było. That was the only word I heard. Tylko to usłyszałem. Yes, I am eating same way. Ja spożywałem pokarmy na takiej samej zasadzie. I was so shocked. I byłem w szoku. Then I really found out what I was trying to do. I wtedy naprawdę zrozumiałem, co chciałem dokonać. Without changing myself. Bez zmiany w swoim życiu. The voice was just coming from that window. I had the only one window. Miałem tam tylko jedno okno i ten głos wydawał mi się przychodził z tego okna. I was so startled and I stared at the window. I spoglądałem wtedy na to okno. If there is someone. Czy tam ktoś się znajdował? Speaking to me, you know. Mówiąc do mnie. Then he looked at the window too because I was looking at the window. I ten mężczyzna też zaczął patrzeć w to okno. Of course there was nobody. Ale tam nikogo nie było. Then we are staring each other again. I wtedy znów zaczęliśmy patrzeć na siebie nawzajem. You know what I saw in his face? I wiecie, co zobaczyłem w jego twarzy? My face. Moją twarz. It's me. To był on, a moje odbicie widziałem w jego twarzy. And I found myself in him. I widziałem siebie w nim. I'm having headache. Ja też przecież odczuwam bóle głowy. What kind of headache? Jakiego rodzaju bóle głowy? The headache of emptiness with my life. Bóle związane z odczuciem tej pustki w swoim sercu. The problem sercu. I cannot solve. To był ten problem, którego sam nie byłem w stanie rozwiązać. I thought I was so happy. Wydawało mi się, że byłem tak szczęśliwy z moim bogactwem, with my pride, z moją dumą. But I was so empty. Ale odczuwałem wielką pustkę. That emptiness was my migraine of life. Ta pustka była tą moją migreną życia. And I look at him. I spojrzałem na niego. Yeah, he is myself. I pomyślałem, tak, on jest mną. Then he stared at me. I on gapił się na mnie. Because we had a such an uncomfortable moment at that time. Dlatego, że to był taki niewygodny moment. But it was very intense moment. Ale to było bardzo intensywne. Inspiring moment. Bardzo inspirujący and moment. He was so shocked. I on był tak zdumiony, that I am so intensely staring at his face. Że ja tak bardzo patrzyłem mu prosto w oczy. Then he was kind of afraid. I zaczął się czegoś bać. And he opened the door and he left. Otworzył drzwi i wyszedł. It was so late, there was no one in my office. Sorry. It was so late. On był bardzo późno, tak więc nikogo już nie było. Nurses and the staffs left. Wszystkie pielęgniarki i cała obsługa już udała się do domu. I was only one left in my office. Tylko ja zostałem w swoim biurze, w swoim gabinecie. I saw him leaving. Obserwowałem go, jak wychodził. Into the darkness. W ciemność. And I said, i pomyślałem, wow, I wish he trusted me. Chciałbym, żeby on mi zaufał. And he is going to have a migraine headache all his life. Bo przecież on przez całe swoje życie nie będzie mógł uwolnić się od tych migrenowych bólów głowy. And I said, what I'm going to do with my migraine headache? A co ja w takim razie zamierzam zrobić ze swoimi bólami głowy? My emptiness. Ze swoją pustką. Everybody thinks that I am so happy. Wszyscy myślą, że jestem tak szczęśliwy. I am such a lucky man. Że mam tyle szczęścia.
But why I'm having such an empty headache? To dlaczego w takim razie odczuwam tę pustkę? Which does not leave me. Która nie chce mnie opuścić. And I was saying, oh, what shall I do with my headache? I mówiłem sobie, co ja mam zrobić z tą swoją migreną? Then I realized. I wtedy uświadomiłem sobie. The reason why he left me was that he didn't trust me. Że on opuścił mnie dlatego, że nie ufał mi. He didn't believe me. Nie wierzył mi. Even though I am telling him the truth. Pomimo tego, że mówiłem mu prawdę. And then I thought. I wtedy pomyślałem. There is a physician for me. Że ja też potrzebuję lekarza. Someone who can talk to me the truth. Potrzebuję kogoś, kto powiedziałby mi prawdę. The truth of the life. Prawdę o życiu. I thought I was living the life. Wydawało mi się, że ja żyłem takim życiem, jakim powinienem żyć. I thought I have everything in my life. Myślałem, że mam wszystko. But I know there's something is missing in my life. Ale czułem, że czegoś mi brakowało. I didn't know what was missing. I nie wiedziałem, co to było. And I knew there's someone to tell me. I wiedziałem, że musi być ktoś, kto może mi to wyjaśnić. And it has to be God. I to musi być ktoś taki jak Bóg. But then I did not believe there's Ale ja wtedy nie wierzyłem w istnienie kogoś takiego. And then I felt there should be the truth. Pomyślałem sobie, że musi być jakaś prawda. Because I was telling him that patient the truth. Dlatego, że ja temu pacjentowi też próbowałem But przekazać prawdę. Accept the truth. Tylko, że on nie chciał jej zaakceptować. And I felt I'm doing same thing to God. I czułem, że ja w taki sam sposób postępuję względem God Boga. Is trying to tell me the truth. Bóg próbuje przekazać mi prawdę, I'm not accepting it. Ale ja jej nie chcę zaakceptować. By denying the existence of God. I zapierałem się w ten sposób egzystencji, istnieniu Boga. And I felt I was doing that. Czułem, że właśnie tak postępowałem. Then the question came to me again. I znów pojawiło się to pytanie. The same question which bothered me all my life. To samo pytanie, które dręczyło mnie przez całe moje życie. Is there God? Czy jest ktoś taki jak Bóg? I didn't know. Nie wiem. I said, no, there's no God. Pomyślałem sobie, nie, raczej to niemożliwe, żeby istniała taka istota. Then who can I trust? To w takim razie komu ja mogę zaufać? Someone has to tell me the truth. Ktoś przecież musi powiedzieć mi prawdę. At that point I became so desperate. Wtedy byłem bardzo zdesperowany. That whoever tell me the truth and fill my emptiness. Że ktokolwiek powie mi tę prawdę i wypełni tę pustkę. I'm going to trust him or trust that person at any cost. To tej osobie będę ufał bez względu na wszystko. If it is God, jeśli to jest Bóg, I trust God. To będę mu ufał. But the problem is I didn't know whether there is God or not. Ale problem polegał na tym, że ja nie wiedziałem, czy istnieje ktoś taki jak Bóg. That's just how can I find out whether there is God or not? To w takim razie jak mam to odkryć, czy istnieje Bóg, czy nie? Ask priests or ministers? Mam zapytać o to duchownego, czy kaznodzieje? No, no. Pomyślałem sobie, nie. They say there is God, of Oni course. Na pewno powiedzą mi, że istnieje Bóg. But how do they know there is God? Ale skąd oni wiedzą o tym? Who can I ask? Kogo mógłbym zapytać? Then something came to me. I wtedy pojawiła się myśl. There is a good idea. To była dobra myśl. You know what was a good idea? Wiecie, jaka to była myśl? Ask God. Zapytaj samego Boga. If he is there. Jeśli on jest. I said, no, no, he is not there. How do ja pomyślałem, I'm not so sure he's there or not. Ale ja nie miałem pewności, czy on rzeczywiście jest. Then the thought came to me. I wtedy kolejna myśl pojawiła się w mojej głowie. Why don't you assume there is God? To dlaczego nie założysz tego, że on może istnieć? Just for 5 minutes. To trwało jakieś 5 minut. For 5 minutes, why don't you assume there is God? Przez 5 minut załóż tylko, że może istnieje ktoś And taki. You can ask that God, I możesz zapytać tego Boga. Whether he really exists or not? Czy on istnieje, czy go nie ma? If he answers you, a jeśli ci odpowie, then he exists. To znaczy, że on istnieje. If he doesn't answer you, a jeśli ci nie odpowie, he doesn't. To znaczy, że go nie ma. I said, that's a good idea. Pomyślałem sobie, to bardzo dobry pomysł. Ah, that's a wonderful idea. To była wspaniała idea. Then
I begin to speak to him. I wtedy zacząłem mówić do niego. I put my hand like this. Złożyłem swoje ręce w ten sposób. I put it on my desk. Klęknąłem przy swoim biurku. I said, i powiedziałem, I'm praying to you, God. Modlę się do Ciebie, Boże. I'm not so sure whether you're there or not. Ja nie mam pewności, czy Ty tam jesteś. For 5 minutes, I'm assuming you're there. Ale przez 5 minut zakładam, że Ty może tam jesteś. If you're there, a jeśli tam jesteś, you must let me know that you're there. To musisz mi dać to jakoś do zrozumienia. I'm desperate. Bo ja jestem zdesperowany. I need to know. I ja muszę to wiedzieć. If you don't answer me, a jeśli mi nie odpowiesz, I'll never ask you again. To nigdy już więcej Cię o to nie zapytam. This is the moment. Tak to wyglądało. Then I waited. I czekałem. Then suddenly I look at the Bible. I wtedy nagle zauważyłem Biblię, która leżała One na półce. Of the minister visited my office. Kiedyś jeden z kaznodziejów odwiedził mnie w Wanted gabinecie to give me Bible about a week ago. I wręczył mi Pismo Święte jakiś tydzień temu, tydzień wcześniej. And I hated that kind of thing. Ja odczuwałem niechęć do tego rodzaju rzeczy. I was going to dump the Bible into the trash. Miałem zamiar wyrzucić do śmieci tę Biblię. But I didn't know, somehow I was afraid to do so. Ale nie wiem dlaczego, jakoś bałem się tego zrobić. I put the Bible on the way up in the shelf. I położyłem tę Biblię wysoko na półce. Then somehow my eyes fixed at that Bible. I gdy się pomodliłem, jakoś nagle pierwsze co zobaczyłem, to była ta Biblia. I took it down. I wziąłem ją. You know, this that the people say this is the word of God. Ludzie mówią o tym, że to jest Słowo Boże. Then I decided to pray again. I zdecydowałem się znów pomodlić. I put the Bible on the desk. Położyłem Biblię na stole. I put my hand like this. Złożyłem ręce. I said, to God whom I'm assuming. I powiedziałem, Boże, którego istnienie zakładam. You know, there's many different kind of gods. Ty wiesz, że jest wiele różnych bogów. And if this is your word, ale jeśli to jest Twoja księga, can you make me believe this? Czy mógłbyś sprawić, że ja w nią uwierzę? I don't want to be like my patient. Nie chcę być takim człowiekiem jak ten mój pacjent. Even though I spoke to him the truth, pomimo tego, że powiedziałem mu prawdę, he did not accept me. On nie chciał tej prawdy zaakceptować. I will accept you. Ja Ciebie zaakceptuję. If you answer me, I will accept you. Jeśli tylko mi odpowiesz, ja zaakceptuję Please Ciebie. Answer me, this is your book. Proszę, odpowiedz mi, czy to jest Twoja księga. I need your answer. Potrzebuję Twojej odpowiedzi. If you don't answer me, jeśli mi nie odpowiesz, forget it. To zapomnijmy o tym. God is not there anymore. Boga tam nie ma. So right after finishing the prayer, i jak tylko skończyłem modlitwę, that was a serious prayer, to była bardzo poważna modlitwa. At any cost, I was going to accept truth. Bez względu na wszystko, miałem zamiar zaakceptować prawdę. And I was going to follow him. I chciałem pójść za tym Bogiem, jeśli on istnieje. And I opened the Bible. Tak więc otworzyłem wtedy Biblię. For the first time in my life, pierwszy raz w swoim życiu, I myself, sam opened the Bible. Otworzyłem Pismo Święte. Just a random opening. Otworzyłem je szeroko. I didn't know what's anything. I didn't know anything about Bible. Nie wiedziałem nic na temat Biblii. As I opened the Bible, i gdy otworzyłem ją, I read something very interesting. Przeczytałem coś bardzo interesującego. It was the last verse of the chapter 9 of book of Genesis. To był ostatni wiersz rozdziału 9 pierwszej księgi Mojżeszowej. It says Noah lived 950 years. I ten fragment mówił, że Noe żył 950 lat. Noah lived 950 years. Noe żył 950 lat? You know, I'm a physician, you know. Ja jestem lekarzem. That Bible verse I saw once before. Ten wiersz biblijny już kiedyś ktoś mi pokazywał. When I was 18 years old, kiedy miałem 18 lat, when I was in high school, uczyłem się w szkole wyższej, I had three friends, i miałem trzech przyjaciół, the closest friend, najbliższych przyjaciół. And suddenly they disappeared for a month. I nagle oni zniknęli, nie było ich przez miesiąc. And a month later they came back. I po tym miesiącu wrócili. They look different. I wyglądali jakoś inaczej.
The eyes are fixed. Jego ich oczy lśniły. And I was kind of scared of them, you know. I tak jakbym się obawiał ich trochę. They had some kind of book in their hands. Trzymali w swoich dłoniach jakieś książki. It was Bible. I to były Biblie. And they came to me. Podeszli do mnie. And said, "Sang, we found the truth." I powiedzieli: "Sang, znaleźliśmy prawdę." And I said, "Oh." A ja powiedziałem: "And you know what? They became Moonies." Oni zostali członkami kościoła Moona, tak? Yeah. Dziękuję. Yeah, they become Moonies. And I was kind of scared. It was strange. I po prostu zacząłem się ich bać. To było bardzo dziwne. So they, one of them gave me Bible, handed jeden me z nich Bible, wręczył mi Biblię. And he said, "I want you to follow this." I powiedział: "Chciałbym, żebyś postępował zgodnie z tą księgą." He said, "This is the word of God." Powiedział: "To jest Słowo Boże." I said, "Is that so?" Powiedziałem: "Tak." So at that point, I opened the Bible. Otworzyłem więc wtedy Pismo Święte. And I look at the Bible. Spojrzałem. It says Noah lived 950 years. I tam było napisane: Noe żył 950 lat. Same Bible verse. Ten sam werset biblijny. Exactly 20 years later. 20 lat później ten sam werset biblijny przeczytałem. When I saw that Bible verse when I was 18 years old. Gdy zobaczyłem ten wiersz biblijny, ten fragment biblijny, kiedy miałem 18 lat. I opened Bible in front of my friends. Otworzyłem Pismo Święte przed moimi przyjaciółmi. So I said, "This is truth." I powiedziałem: "To jest ta prawda?" You mean man lived 950 years? Wy wierzycie w to, że człowiek może żyć 950 What a lat? Nonsense. Co za nonsens? You believe this nonsense? Wierzycie w taki nonsens? Is this the truth? Czy to jest ta prawda? I took the Bible and I wziąłem put it in the Biblię trash. I wyrzuciłem do kosza na śmieci. And they left me. A oni poszli. They didn't even go to college. Nie chcieli nawet pójść do koledżu. I went to medical school. Ja poszedłem na studia medyczne. And while I was studying medicine in my medical school. I gdy studiowałem medycynę. One of them came out of their church. Jeden z nich wrócił. He came to me and said, "Saying, you're right. There's no God." Powiedział, zrezygnował z członkostwa w tym kościele i powiedział: "Masz rację, Sęk, nie ma Boga." It was all fake. To wszystko było oszustwo. It was all deception. To wszystko zwiedzenie. Then 3 years later, i 3 lata później another friend came out of that church, inny z tych trzech przyjaciół również zrezygnował z członkostwa w tym kościele and came to me, said, "There's no God." I powiedział mi: "Rzeczywiście nie ma Boga." I was very triumphant. I ja triumfowałem wtedy. So, see, there's no God. Widzisz, nie ma Boga. See, you guys experienced. You guys wasted your time. Doświadczyliście tego, straciliście tylko czas. Then another 5 years later, i kolejne 5 lat później the last one came out of the church, ostatni wyszedł z tej społeczności said, "There's no God." I powiedział: "Nie ma Boga." I was so sure there was no God. Więc ja byłem tak pewien tego, że nie ma Boga. Now, 20 years later, I'm looking at the same Bible. I 20 lat później ja spoglądałem na ten sam fragment Pisma Świętego. Noah lived 950 years. No, żył 950 lat. You know what? It was so shocking to me. Ja byłem zdumiony. Do you know what shocked me? I wiecie, co wprawiło mnie w to zdumienie? About myself. Moje zachowanie. 20 years ago, 20 lat temu, I dumped my Bible into the trash. Wyrzuciłem Biblię do kosza na śmieci. Actually, it was not my Bible. To it's chociaż friend's Bible. Pomimo tego, że to nie była moja Biblia. But this time, ale tym razem I'm looking at the same verse. Spoglądam na ten sam werset biblijny. You know what I was thinking? I wiecie, co wtedy myślałem? You know what I was thinking? Wiecie, o czym myślałem? I was thinking like this. Myślałem w ten sposób. How do I know? Skąd ja mam wiedzieć? He didn't live 950 years. Że nie żył 950 lat. I zacząłem spoglądać na siebie. Sang, what are you doing? Sang, co ty robisz? Are you crazy? Czy ty oszalałeś? Are you thinking there is possibility that the man lived 950 years? Czy ty uważasz, że jest taka ewentualność, że człowiek może żyć tyle lat? Then I was answering to that question myself. I wtedy ja próbowałem odpowiedzieć na to pytanie. I don't know. Ja nie wiem.
How do I know he didn't live 950 years? Skąd ja mogę wiedzieć, czy on żył, czy nie żył 950 lat? Yes, I did not know. Ja tego nie wiedziałem. How do you feel? A jak wy to odbieracie? Do you have answer for the question? Czy znajdujecie odpowiedź na takie pytanie? Czy to było możliwe? I'm a physician. Ja jestem lekarzem. As a physician, i jako lekarz, the possibility of thinking that is very, very slim, right? I taki sposób myślenia jest czymś bardzo nieuchwytnym. I felt strange about me. I czułem się wtedy dziwnie ze swojego powodu. Do you know what I realized at that point? Wiecie, co uświadomiłem sobie wtedy? God changed me. Że Bóg musiał mnie zmienić. 20 lat temu nie było dla mnie takiej możliwości. A Biblia znalazła się w koszu. Ale teraz chociaż zakładałem taką ewentualność. Powiedziałem sobie, że przecież ja tego nie wiem. Skąd mogę wiedzieć? Jaka zmiana? 20 lat temu wydawało mi się, że wszystko wiedziałem. There's no possibility whatsoever that man could live 950 years. I niemożliwością było dla mnie przyjąć taką ewentualność, że człowiek mógł żyć tak długo. But now, ale teraz I'm entertaining idea that I don't know. Zakładałem, że ja tego po prostu nie wiem. I said, i powiedziałem, what a change. Co za zmiana. Then I realized, i wtedy uświadomiłem sobie, God changed me. Że Bóg mnie zmienił. The God whom I was assuming changed me. Ten Bóg, którego istnienie zakładałem, zmienił mnie. This is a fantastic change. I to była fantastyczna zmiana. This is an impossible change. To była nieprawdopodobna zmiana. Could I change that way myself, that czy ja sam mogłem się zmienić w ten sposób? No way. Nie było sposobu na to. It was something impossible happened to me. Coś niemożliwego stało się ze mną. You know at that point how I felt? Wiecie, jak czułem się wtedy? Someday. Któregoś dnia. I will be able to prove. Pomyślałem, że będę w stanie udowodnić. That man could really live 950 years. Że człowiek faktycznie może mógł żyć 950 lat. You know what? I wiecie co? Today. Dzisiaj. I can scientifically explain to you. Potrafię z naukowego punktu widzenia uzasadnić, man could live that long. Że człowiek może żyć tak długo. Isn't that interesting? Czy to nie interesujące? Now, as a physician, teraz jako lekarz I can explain that to you. Mogę to wyjaśnić. Now I know. Teraz wiem. Yes. Tak. I believe Noah lived 950. Wierzę w to, że Noe żył 950 lat. According to my understanding of the biology. Zgodnie z moim zrozumieniem biologii. See, today's medicine is a medicine of the gene. Dzisiejsza medycyna to medycyna genów. You know human genome project, right? Wiecie na temat tego projektu ludzkiego genomu? We scientists are getting to know about gene more and more every day. My jako naukowcy coraz większą wiedzę posiadamy na temat genów. And I will talk to you many things about interesting about genes. I bardzo często będę wracał do zagadnień związanych z genów i dowiecie się wielu interesujących when you learn spraw. About this, i kiedy dowiecie się tego wszystkiego, you know, będziecie wiedzieć, it is possible that human being can live. Że możliwe jest, iż człowiek mógł żyć tak długo. Is eternal life possible? Czy możliwe jest istnienie czegoś takiego jak wieczne życie? You know, in the laboratory today, dzisiaj w laboratorium scientists can make your cell naukowcy są w stanie sprawić immortal. Że komórka yes. będzie żyła w nieskończoność, będzie nieśmiertelną komórką. We call that procedure cell immortalization. Określamy taką procedurę unieśmiertelnianiem komórki. Cell in your body will only live 80-90 years. W waszym ciele komórki mogą żyć 80-90 lat. But when scientists do something to the cell, ale jeśli naukowcy wprowadzą pewne zmiany w strukturze komórki, put it in the laboratory situation, umieszczą te komórki w warunkach laboratoryjnych, it becomes immortal. To wtedy te komórki as long as you maintain, są nieśmiertelne. As long as you maintain the good environment, jeśli tylko zachowacie odpowiednie środowisko,
Supply the good balanced nutrition. Dostarczycie odpowiednich składników odżywczych. And cell never dies. To wtedy te komórki nie umierają. Scientist is now proving the eternal life. Nauka dzisiaj udowadnia istnienie życia wiecznego. When you listen to this seminar, gdy będziecie słuchać tych wykładów, twice a day, dwa razy dziennie, you'll find out all everything Bible says is the really scientific truth. Odkryjecie, że wszystko, o czym mówi Pismo Święte, jest zgodne z nauką, z prawdą naukową. It will revive you. I to spowoduje ożywienie. It'll be so refreshing. Będziecie czuć się tak świeżo. Ellen White says, Ellen White mówi, God is God of science. Że Bóg jest Bogiem nauki. God is not the God of religion alone. Bóg jest Bogiem nie jedynie religii. God is God of science. Bóg jest również Bogiem nauki. The science and religion is nothing separate. Nauka i religia nie mogą być oddzielone od siebie. It has to be one. Powinny stanowić jedno. And then I said, wow. I wtedy powiedziałem, wow. If God can change me like this, jeśli Bóg mógł zmienić mnie w ten sposób, I know I'll be changed more every day in the future. To znaczy, że w przyszłości każdego dnia te zmiany mogą się pogłębiać. So I decided to study the Bible. Więc postanowiłem studiować Pismo Święte. And I decided to join the church. Postanowiłem przyłączyć się do jakiegoś kościoła. I joined the Presbyterian church. I zostałem członkiem kościoła prezbiteriańskiego. One of the Sunday denomination. To była społeczność, która zachowywała niedzielę jako święty dzień. And I enjoyed the worship service and the learning about Bible. I podobało mi się tam podczas nabożeństw. It was so fascinating learning about Bible. Studiowanie Pisma Święte było dla mnie fascynującym zajęciem. At that time I was an allergy specialist in the United States. W tamtym czasie byłem alergologiem. And I took all my children and all my family to the church. I całą moją rodzinę, dzieci też zabierałem do kościoła. So after the worship service, i po nabożeństwie, there's a Coca-Cola and there's a coffee. Spożywano tam kawę, pito Coca-Cola. Yeah, there's a donuts. Różnego rodzaju pączki. And I know I am an allergy specialist. A ja wiedziałem przecież, że jestem alergologiem. And I was very strict to my children. I byłem bardzo restrykcyjny, jeśli chodzi o żywienie w stosunku do moich dzieci. Not to drink Coca-Cola. I zabraniałem im pić Coca-Colę. Because that really seems to be weakening the immune system. Dlatego, że ona bardzo osłabia system immunologiczny. And also donuts, you know, particularly it's very oily. Tak samo taka żywność jak pączki, które zawierają bardzo dużo tłuszczu. I nie kupowałem takiej żywności, która nie nadaje się do spożycia. So even though I was not Seventh-day Adventist at that time, pomimo tego, że nie byłem jeszcze wtedy adwentystą dnia siódmego, and I knew, to wiedziałem, that those things are not very good, które produkty nie są zdrowe, and it weakens your immune system, i które są w stanie osłabić and system obronny, allergies, mogą spowodować alergię. So my children look at the donuts. Tak więc moje dzieci patrzyły na te pączki. They're drooling, you know. I ślina ciekła. Oh, they want to have it. One chciałyby tak bardzo zjeść sobie takiego pączka. So I look at them. I ja wtedy spoglądałem na nie i pokazywałem w ten sposób. And then all the church members came. A wtedy członkowie kościoła przyszli do mnie, brought donuts to my children. Przynieśli pączki moim dzieciom. Oh, children, have some. O, dzieci, weźcie sobie jednego. And my children look at the... A moje dzieci tak patrzyły na te pączki. And then looking at the daddy. I popatrzyły na tatusia. Daddy says... A tata mówił... And then finally, i w końcu one of my younger daughter began to cry. Moja młodsza córka zaczęła płakać. She was so frustrated. Ona była taka sfrustrowana. Then finally I said, i w końcu ahead. Powiedziałem, weź sobie jednego. So they ate. Weź, zjedz sobie. I was very angry. Ale byłem bardzo zły z tego powodu. So on my way coming back from church to home, i gdy wracaliśmy z kościoła do domu, it was quiet. To w samochodzie panowała cisza. Because daddy was angry. Dlatego, że tata był rozzłoszczony. Because they ate those donuts. Dlatego, że one zjadły te pączki. So angry. Tak rozzłoszczony byłem. Then my oldest daughter became very tactful. Ale moja starsza córka zachowywała się bardzo taktownie. You know what she says? I wiecie, co ona powiedziała? Daddy, we are so sorry that we ate donuts. Tato, tak nam przykro, że zjadłyśmy te pączki.
We know that you love us. My wiemy, że ty nas kochasz. When you love us, a gdy nas kochasz, you don't want us to eat bad food. To ty nie chcesz, żebyśmy spożywały coś, co może nam zaszkodzić. I said, powiedziałem, then why did you eat? To dlaczego w takim razie jadłyście to? You know what she says? I wiecie, co ona powiedziała? She didn't answer my question. Ona nie odpowiedziała na moje pytanie. She asked me another question. Zadała mi inne pytanie. She asked me, zapytała mnie. Daddy, tato, does God love us? Czy Pan Bóg nas kocha? I said, of course, I think God loves you more than I do. Oczywiście, uważam, że Bóg kocha was bardziej niż ja. Then she says, wtedy ona powiedziała, if you love us, you don't give us the bad food. Jeśli ty nas kochasz, to z tego powodu nie dajesz nam złej żywności. Then why God give us bad food in the church? To dlaczego Bóg daje nam złą żywność w kościele? You know what? I thought that was a good question. I pomyślałem sobie, że to było dobre pytanie. That was a serious question. To było bardzo poważne pytanie. At that time, I was not allowing the bad food only for the medical reason. W tamtym czasie nie zezwalałem na spożywanie takiej złej żywności tylko z powodów now medycznych. She is bringing up new issue. Ale ona teraz... If God loves us, why he is giving us bad food in the church? Jeśli Bóg nas kocha, to dlaczego On daje nam taką złą żywność w Kościele? I had to give a good answer. Musiałem udzielić na to pytanie dobrej odpowiedzi. I said to her, I don't know right now how to answer that question. Nie powiedziałem jej, w tej chwili jeszcze nie jestem w stanie odpowiedzieć na to I'll pytanie. Go home, study Bible more, ale udam się do domu i będę studiował if Pismo I Święte. Find out good answer, jeśli znajdę dobrą odpowiedź, I'll ask my pastor. To zapytam swojego pastora. And I went home. I wróciłem do domu. If there is anything about food in the Bible. I szukałem wszystkiego na temat żywności w Piśmie I Świętym. Find it. I nie mogłem za bardzo so znaleźć. I called up my pastor. Więc udałem się do pastora, zadzwoniłem do And niego. I said to him, i powiedziałem, my daughter is asking this question. Moja córka zadała mi takie pytanie. I want to know if there's anything about instruction about food from God. Chciałbym wiedzieć, czy jest jakieś są w Piśmie Świętym jakieś zagadnienia związane z żywnością. And my pastor says, yes, there is. A wtedy mój pastor powiedział, tak, są takie fragmenty. Then he said, i następnie powiedział, then he said, but Dr. Lee, you don't have to follow them. Right. Ale doktorze Lee, nie musi pan się tym przejmować. I says, that's strange answer. To dziwna odpowiedź, pomyślałem. So anyway, where is it? Where they are? Gdzie to jest napisane? Zapytałem. So he said, open up the Leviticus. Wtedy on powiedział, proszę otworzyć trzecią księgę Mojżeszową. So when I opened up Leviticus. Więc otworzyłem trzecią księgę Mojżeszową. Chapter 11. Rozdział 11. Wow. Wow. This is what I am telling to my patients. To było dokładnie to samo, o czym ja mówiłem moim pacjentom. This is in the Bible. Coś takiego jest w Biblii? As an allergy specialist. Jako alergolog. I am telling these very things to my patients. Dokładnie to samo mówiłem moim pacjentom. I called up my pastor. I powiedziałem swoim pastorowi. I said, how long ago this is written? I powiedziałem, jak dawno temu to zostało napisane. He said, well, about 2000 years ago. No cóż, jakieś 2000 lat temu. He said, wow. Powiedziałem, wow. And then I said to him, i powiedziałem, pastorze, this is what I'm teaching to my patient in my office. Ja dokładnie tego samego nauczam swoich pacjentów. We allergy specialist is finding this kind of thing is a truth. Dzisiaj alergolodzy odkrywają, że he tego typu it, informacje są zgodne it, z prawdą. He said, is that right? I powiedział, naprawdę? But he said, Dr. Lee, but we don't have to follow that. Ale potem dodał, ale doktorze Lee, my nie musimy postępować said, zgodnie z tymi zasadami. I said, we must follow this. A ja powiedziałem, my musimy postępować zgodnie z tym. I begin to question about my pastor. I zacząłem wątpić w to, czy ten pastor rzeczywiście postępuje zgodnie z prawdą. You believe in God? On przecież wierzy w Boga. You believe what God says is truth? Wierzył we wszystko, co mówi Bóg. But you don't have to follow that? Ale nie chciał akceptować tego. That's a strange logic. To było dziwne. I couldn't understand what he was saying. Nie mogłem tego zrozumieć, co on miał na myśli. So strange. I czułem się bardzo dziwnie. And then I went to office. Następnie udałem się do swojego gabinetu. The next day. Następnego dnia.
Tall man came to my office with his 5-year-old son. Wysoki mężczyzna przyszedł do mojego gabinetu ze swoim 5-letnim synkiem. And this 5-year-old boy has a bad asthma attack. I ten 5-letni chłopiec miał bardzo ciężkie ataki astmy. He was breathing like oddychał bardzo ciężko. Like this. And so I gave him instruction about diet. Więc udzieliłem mu instrukcji związanych właśnie z tą chorobą. Better not give him to drink milk. Lepiej, żeby on nie spożywał mleka. No cheese. Żadnych serów żółtych. And as much as possible the fruits and vegetables, you know. I o ile to możliwe, jadł więcej owoców, warzyw. Then this man was looking at me. I ten mężczyzna tak spoglądał na mnie dziwnie. He was asking me. I zapytał mnie. Are you Seventh Day Adventist? Czy pan jest adwentystą dnia siódmego? I never heard the word Seventh Day Adventist. Ja nigdy nie słyszałem takiego słowa adwentyści dnia siódmego. I don't understand you. Powiedziałem, nie rozumiem pana. I said, what is Seventh Day Adventist? Co to jest adwentyści dnia siódmego? Then he realized I am not a Seventh Day. I wtedy on uświadomił sobie, że nie byłem adwentystą. Then he said, I am a Seventh Day Adventist pastor. Powiedział, ja jestem pastorem w kościele adwentystów dnia siódmego. And you, what you are teaching me right now is exactly our church teaching the people. I to, czego pan mnie w tej chwili, to, o czym pan mnie informuje, jest dokładnie tym samym, czego nasz kościół naucza. I said, is that right? Powiedziałem wtedy, naprawdę? My pastor says we don't have to follow this anymore. Nasz pastor powiedział, że my nie musimy się przejmować. But your church teaches this. Ale pana kościół naucza czegoś takiego? You know what the pastor says? I wiecie, co ten pastor powiedział? I'm personally not really following this, but I realize that what you're saying is the really same as what our church teaches. Ja nie do końca postępuję zgodnie z tymi zasadami, ale to jest dokładnie to, czego naucza nasz kościół. He was very impressed. On był bardzo przeżywał to, co so he took mówił. His son home. Tak więc wrócił do domu, zabrał swojego syna do domu. He followed according to my instruction. I zaczął postępować zgodnie z moimi zaleceniami. And his son's asthma was getting better every day. I stan zdrowia jego syna stale poprawiał się. And he came back. I wrócił po pewnym czasie. Dr. Lee, it is working. Doktorze Lee, to działa. And I felt so strange too. I ja wtedy poczułem się również dziwnie. Do you know why I felt so strange? Wiecie, dlaczego czułem się tak nieswojo? If he is teaching God, jeśli on nauczał tego, czego naucza Bóg, became a pastor, i został pastorem, and he know the church teaches his people, i wie o tym wszystkim, czego naucza jego kościół, how come he doesn't listen to God? To jak to się dzieje, że on sam nie słucha Boga? Instead he's listening to doctor. A słucha z kolei lekarza. I felt strange. To dziwne, prawda? Then he was so impressed and he said, Dr. Lee. I on był pod wrażeniem tego, co I'm usłyszał. Convinced. I'm convinced. I powiedział, jestem przekonany. That our church teaches the truth. Że nasz kościół naucza prawdy. And our whole family decided to follow. I cała moja rodzina zdecydowała się postępować zgodnie z tymi zaleceniami. Then he brought me some books. I przyniósł mi później kilka książek. It was great controversy. To był wielki bój. It was ministry of healing. Śladami wielkiego lekarza. And there is another book called Counsel on Food and Diet. Rady o żywieniu, Ellen White. It was all Ellen White book. To były wszystkie książki, to były książki autorstwa Ellen White. I opened Counsel on Food and Diet. Otworzyłem tę książkę Rady o żywieniu. Chrześcijanie na dieta. There was an interesting statement which caught my eyes. I moją uwagę przykuł taki bardzo interesujący you fragment. Know what the statement says? Wiecie, co ten fragment mówił? It says cheese should never be introduced into the stomach. Ser nie powinien być, nigdy nie powinien znaleźć się w żołądku. How interesting. Jak interesujące wydało this mi się is to. Exactly the allergist specialists are finding out nowadays. Było to dokładnie to samo, co odkryli współcześni alergolodzy. Wow. Then I thought this author of this book was another physician. You know? Wtedy pomyślałem sobie, że autorka tej książki musiała być lekarką. So I look at the cover again. Więc spojrzałem na okładkę.
to find out who Ellen White, who the author was. Żeby odkryć, kim był autor tej książki. I thought it is going to be Ellen G. White, MD. I wydawało mi się, że będzie tam taka, takie słowa, Ellen White, DR, czyli doktor. Then there's no degrees, no PhD, ale tam nie było żadnych no stopni naukowych. It was only E.G. White. Było tam tylko nazwisko Ellen White. Then I called the pastor. I wtedy zadzwoniłem do tego pastora. I asked, who is this E.G. White? I zapytałem go, kim jest ta Ellen White? You know what, he was not really giving me the answer. Ale on jakoś tak miał opory z udzieleniem mi odpowiedzi. I kind of have to figure out myself. Tak więc musiałem odkryć to sam. I asked him. Pytałem go. Are you trying to tell me? Czy próbujesz powiedzieć mi? Ellen White is the messenger of God. Że Ellen White jest posłanką Boga? He says, yes. On powiedział, tak. I said, I believe that. Wtedy ja powiedziałem, ja w to wierzę. Why? Dlaczego? Because how long ago she wrote this? I found out she wrote this 1860. Dlatego, że odkryłem to, że no, iż ona napisała to w 1860 Almost roku. Almost 120, 130 years ago. Ponad 100 lat temu. If anyone is saying something like this, a jeśli ktoś coś takiego potrafił napisać, she must have received the message from God. To musiał otrzymać poselstwo od Boga. You know, my trust on Bible is going up and up every day. Coraz bardziej ufałem wszystkiemu, co mówiła Biblia. Then I decided, i zdecydowałem, to follow this instruction of Ellen White myself. Postępować również zgodnie z zaleceniami Ellen White. Because my scientific knowledge was not enough. Dlatego, że moja naukowa wiedza nie była dla mnie czymś wystarczającym. To change my lifestyle. Abym mógł zmienić swój styl życia. I didn't believe in God. Nie wierzyłem do końca w Boga. So my biggest joy was eating. Tak więc moją największą radością I było did not jedzenie. Give up the joy of eating. Nie chciałem zrezygnować z tej przyjemności, jaką dawało mi spożywanie pokarmów. Teraz mam Boga. And God loves me. Go on. And He does not want me to eat. A Bóg nie chciał, żebym ja jedynie tylko spożywał. I said, fine. Powiedziałem, dobrze. It was not the medical reason. Nie z powodów medycznych. It was for the sake of the truth. Ale z powodu prawdy. I decided to change. Zdecydowałem się zmienić. And then I said, now I have God. I wtedy powiedziałem, teraz mam Boga. You know, I was healing many other people's asthma. Ja starałem się pomóc innym ludziom chorym na astmę. But I was still eating all the bad food. Ale cały czas sam spożywałem te wszystkie niezdrowe pokarmy. Zażywałem leki. Feeling bad all the time. I czułem się cały czas źle. I said, I don't care. I powiedziałem, co mnie to obchodzi. But now I know ale God. Teraz. Now I know God loves. Teraz ja znam Boga. Then one day I was reading Bible. Któregoś dnia czytałem Biblię. It was Leviticus chapter 3. Trzecia księga Mojżeszowa, rozdział trzeci. You know, one of the worst thing is fat. Jedną z najbardziej szkodliwych produktów, jednym z najbardziej szkodliwych produktów jest tłuszcz. You know, fat raises blood pressure. Tłuszcz podnosi ciśnienie. Fat causes atherosclerosis. Powoduje arteriosklerozę. Fat causes diabetes. Cukrzycę. Fat causes all kind of problems. Tłuszcz powoduje wiele innych problemów ze zdrowiem. You know, when I opened the Leviticus, kiedy otworzyłem trzecią księgę Mojżeszową, God says, please don't eat fat. Bóg mówi tam, proszę, nie spożywaj tłuszczu. All the fat is Lord's. Cały tłuszcz należy do Pana. And I said, i wtedy powiedziałem, fats are bad. Tłuszcz jest zły. You know, when you go to hunting, kiedy będziecie polować, in America, when we go hunting, w Ameryce to się często zdarza. There's instructions. Są takie instrukcje, tablice z napisami. When you catch the animal, i gdy chwytacie jakieś zwierzę, instruction says, to instrukcja, ten napis mówi, please trim the old fat. Proszę usunąć cały tłuszcz. You know why? Wiecie dlaczego? Because when animals eat all these chemicals, toxic dlatego, chemicals, że gdy zwierzęca spożywają wszystkie te toksyczne związki, all these toxic chemicals get resolved into the fat. To one odkładają się w tkance tłuszczowej. So if you eat the fat, tak więc gdy wy spożywacie tłuszcz, you absorb toxin highest level.
to wchłaniacie największą ilość toksycznych związków. If cows happen to eat the grass and eat the DDTs, gdy krowy spożywają trawę i wraz z trawą do ich organizmów dostaje się DDT, all DDT is going to be stored in the fat. To cały ten związek będzie odkładał się w tkance tłuszczowej. And you know what Bible says? I wiecie, co mówi Biblia? That's mine. Tłuszcz należy do mnie. You mean the worst bad things is God's? Najgorsza rzecz należy do Boga? Suddenly it hit me. I wtedy coś mnie uderzyło. You know, I love my grandmother. Ja kocham swoją babcię. Korea was very poor then. W tamtym czasie Korea była bardzo biednym krajem. My father died when I was 7 years old. Mój tata zmarł, gdy miałem 7 lat. With a tuberculosis. Na gruźlicę. And my mother had to make a living for us. A moja mama musiała pracować, żeby nas utrzymać. I miałem jeszcze babcię. My grandmother loved me. Moja babcia bardzo mnie kochała. And she was also poor. I ona również była biedna. But sometimes she cooked the chicken. Ale czasami gotowała kurczaka dla nas. You know the drumstick? The chicken leg. Aha, nóżki kurczaka. Only two legs, right? Tylko dwie nogi miał kurczak. Whenever she cooks the chicken. I kiedykolwiek przyrządzała tego kurczaka. She gave one leg to me and one leg to my grandfather. Jedną nóżkę dawała mi, a drugą dla dziadka. And rest of them were torn apart and shared by my uncles and my aunts. A resztę kroiła i przekazywała pozostałym członkom rodziny. But she always eat the neck. Ale ona zawsze spożywała szyję. Chicken neck. Szyję kurczaka. Always. Zawsze. So once I asked her. I któregoś razu zapytałem ją. Grandma, why are you only having neck all the time? Dlaczego babciu spożywasz cały czas szyję kurczaka? You know what my grandma says? I wiecie, co ona powiedziała? No one touches neck. Nikt nie ma prawa dotykać szyi. Neck is mine. Szyja jest moja. She says. I said, why? Dlaczego? Neck is best. Dlatego, że szyja jest najlepsza. So I was wondering, więc zdziwiłem się wtedy. How come she takes all the best one? Zastanawiałem się, dlaczego ona dla siebie zostawia to, co najlepsze. One time it became, it was her birthday. Któregoś dnia były jej urodziny. And we had a few more guests. I przyszło kilku innych gości. And then my grandma killed two chickens. I wtedy moja babcia zabiła dwa kurczaki. And my grandma supposed to have one legs that day too. I tego dnia moja babcia również powinna była spożyć jedną nóżkę kurczaka. So I went to dinner table. Więc ja udałem się do stołu, gdzie znajdowała się żywność. There was one leg for my grandfather. I wręczyłem jedną nóżkę dla babci. There was two legs in mine, my bowl. Ale na moim talerzu znajdowały się dwie nóżki. Apparently grandma took her leg to my bowl. A babcia położyła swoją nóżkę na mój talerz. And then in her bowl, a następnie na jej talerzu there's two necks. Były dwie nóżki, a szyja tak. I was angry. I mnie to rozzłościło. Because she's taking all the neck. Dlatego, że ona wzięła wszystkie te obie szyje. And I said, Grandma, i powiedziałem, babciu, how come you have all the neck? Jak to się dzieje, że ty masz dwie szyje? I was very unhappy. Byłem bardzo nieszczęśliwy. She said, okay, then, i co ona powiedziała? Dobrze. You wanna take one of my neck? Chcesz wziąć jedną szyję? Then would you like to give me my leg back? Ale czy mógłbyś mi zwrócić jedną nóżkę? I said, yes. Powiedziałem tak. So my grandma took. Tak więc moja babcia wzięła the neck and put into my mouth. Tę szyję i umieściła mi ją w ustach. I gave a good bite. I ja sobie ugryzłem wtedy crack. Kawałek tej szyjki. Zacząłem ją gryźć. The bones are cracking. I te kości trzeszczały. There's nothing to eat. Tam nie było nic, co można byłoby zjeść. There's no meat. Nie było tam mięsa. With a broken leg in my mouth. I z tą złamaną kością w moich ustach. I knew I made a bad deal. Wiedziałem, że to była zła transakcja. I look at my leg in grandma's bowl. I popatrzyłem na moją nogę na talerzu babci.
My grandma gave me kiss. Moja babcia pocałowała mnie wtedy. She says, i powiedziała: "You want your leg back?" Chcesz, żebym zwróciła ci twoją nogę? I said, yes. Powiedziałem tak. So she put her, the leg back into my bowl. I z powrotem położyła tę nogę na moim talerzu. Do you know what she said? I wiecie, co powiedziała? I will never forget this. Nigdy tego nie zapomnę. She says, I said that neck is mine. Powiedziałam, że szyja jest moja. And she took out the broken leg from out of my mouth. Wyjęła z moich ust tę złamaną kość. I look at grandma. Popatrzyłem na nią. She says, all the neck is mine. I ona powtórzyła: wszystkie szyje są moje. When I was reading the Leviticus chapter 3, i gdy czytałem ten fragment z trzeciej Księgi Mojżeszowej, kiedy Bóg powiedział, when God says, all the fat is mine. Cały tłuszcz należy do mnie. Aha. Powiedziałem: aha. I realized. Wtedy zrozumiałem. See? You know what? God wanted us to put the fat on the altar. Bóg chciał, abyśmy złożyli cały tłuszcz na ołtarzu. To burn it. I spalili to. Then he says. Wtedy on mówi: there will be beautiful aroma to me. To był piękny aromat dla mnie. I will enjoy that aroma. Ja będę cieszył się z tego aromatu. The fragrance. Z tego zapachu. Then I realized what that means. I wtedy zrozumiałem, co to oznacza. You know, every night, każdego wieczoru I kneel down, klękałem, I take out all my poison, i oddawałem wszystkie swoje trucizny in my fat of my mind. Wszystko, co znajdowało się w moim umyśle. Put it on the altar. Składałem to na ołtarzu. You know who altar is? I wiecie, kto jest Jesus tym ołtarzem? Christ. Jezus Chrystus. And then Holy Spirit come down. I wtedy Duch Święty zstępował. Burns my fat. I spalał cały ten tłuszcz i te wszystkie with zanieczyszczenia. Poison, which is my sin. Całą tą truciznę, która była moim grzechem. And as my sin burns, i jak tylko ten grzech with był spalany the fire of Holy Spirit, ogniem Ducha Świętego, God loves it. To było równoznaczne z He tym, że Bóg mnie kocha. It. I On cieszył się z tego powodu. You know what? Health message means. Wiecie, co oznacza poselstwo zdrowia? God loves you. Bóg ciebie kocha. See, it is a message of love. To jest poselstwo miłości. All this camp meeting. Cały ten camp meeting. I will also give you many scientific knowledges. Podczas wszystkich tych spotkań chciałbym wam przekazać wiele takich naukowych informacji. But I wish you really feel the love of God. I chciałbym, żebyście naprawdę odbierali miłość Bożą w trakcie tych spotkań, wynikającą z tego wspaniałego poselstwa zdrowia. Amen. Amen. Well, dear loving Father, drogi miłujący nas Ojcze, Father, it is so nice to know, tak wspaniale jest wiedzieć your truth in the full scale. Znać Twoją prawdę w tak szerokim zakresie. There are so many people outside the world. Jest tak wielu ludzi, którzy znajdują people się w tym świecie. Take your truth partially. Ludzi, którzy nie akceptują pełni Twojej prawdy. They think this is too much regulation and rules. Dlatego, że myślą, iż za dużo jest tych wszystkich zasad. Father, ale Ojcze, please let them know. Proszę, spraw, by oni dowiedzieli please się. Let us know. Spraw, byśmy my również wiedzieli. Let us take the full expression of your love. I spraw, byśmy zaakceptowali całą Twoją miłość. Father, o Ojcze, this world needs new health message at this ten time. Świat potrzebuje nowego poselstwa zdrowia. We need to cleanse this temple of God. My musimy oczyścić tę świątynię Boga. You cleansed, Ty you, you begin to cleanse the heavenly temple. Tak jak oczyszczasz świątynię niebieską. In 1844, jak rozpoczęła się ta czynność w 1844 roku. After 2300 days of prophecy. Po 2300 latach proroctwa. And it is our time. I to już jest ten czas. You also come into us. I ty również przyjdź do nas. And cleanse our earthly temple.
aby oczyścić nasze ziemskie świątynie, which is our body, którymi są nasze ciała. Help us, oh God, pomóż nam, Boże, that you love us, abyśmy zrozumieli Twoją miłość you i ją akceptowali. To come into us, przyjdź do nas and clean us, i oczyść nas. And this clean, clean temple you want. I spraw, by te świątynie, które są naszymi ciałami, były czyste. So you can dwell in us. Abyś mógł w nas mieszkać. In Jesus name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.